Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Wild Run, wersja beta, a raczej mój odcinek z bety. Teraz będziemy się zajmować motocyklem, który nazywa się, już wam powiem dokładnie, myk, 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 Kawasaki Ninja H2 z 2015 roku. Jest to naprawdę bardzo, bardzo szybki motocykl. To jest widok za pleców po prostu tego motocyklisty. Możemy stanąć na kole. Możemy stanąć na przednim kole. Ale tak słabo staje na razie. I ogólnie jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, a przede wszystkim widok z klatki piersiowej. Umówmy się, bo to nie jest widok z hełmu. Jak patrzymy na boki, no to tak średnio to wygląda moim zdaniem. I no nie mam tego takiego fajnego efektu jak właśnie Test Drive Unlimited 2, gdzie było widać nawet fragment hełmu i można było się zajebiście rozglądać, to było mega fajne. Ale z Test Drive Unlimited jest naprawdę fajny efekt prędkości i można dosłownie latać nad, nie wiem, ja to tak nazywam zawsze, można latać nad asfaltem i to wygląda świetnie. Myślę, że jazda motocyklem będzie szczególnie efektowna w jakichś górskich miejscach, na pewno nie tam, gdzie jest ślisko, ale myślę, że po jakichś krętych drogach, gdzie bardzo, bardzo potrzebna jest, bardzo potrzebne jest przyspieszenie i zwrotność. Więc chodźmy tutaj, tutaj wygląda tak w miarę ok. No i zobaczmy, jak się spisze motocykl. Można sobie oczywiście włączyć tutaj skrzynię manualną, ale o tym wam jeszcze opowiem później. A na razie zajmijmy się tylko i wyłącznie motocyklem. Mam tutaj dwie wersje, to znaczy można stuningować go na tor i można stuningować go na wyczyn po prostu. I ja jeszcze tego nie patrzyłem, ogólnie te tuningi są strasznie drogie. Na starcie w becie dostajemy milion dolarów i co wam mogę powiedzieć? Ojej, ślisko trochę. Na takich kałużach ten motocykl to powinien latać na wszystkie strony. Zresztą, kałuże? Przecież tu są... Zaraz. Przecież to są tereny, gdzie nie ma w ogóle chyba opadów deszczu. Jest tu strasznie sucho. A tutaj wszędzie są kałuże. Hello. No ale dobra. Okej. Musimy trzymać się linii. O proszę. Nawet nie jest to takie trudne. Oj, coś dziwnie skakała mi kamera teraz, ale... Nie wiem, czasami jak się najedzie na jakiś podjazd, to widać, że ta kamera skacze leciutko, ale ogólnie bardzo przyjemnie jeździ się motocyklem, fajnie brzmi. To jest jak na razie jedyny motocykl, który można kupić w tej becie. Nie wiem, czy to będzie jedyny motocykl w ogóle w grze, ale chciałbym, żeby były jeszcze jakieś inne. Nie tylko ścigacze, ale też coś innego. Było ciężko naprawdę zahamować i utrzymać się na linii tym bardziej. Ale to myślę, że kwestia wprawy. No ja tym motocyklem troszeczkę sobie co prawda pojeździłem, no ale to jeszcze nie spędziłem w nim 700 godzin, więc wbiłem sobie nawet poziom ekstra. W części nie mogę tu żadnych zamontować, bo po prostu jest to motocykl seryjny i nie mam tu żadnej opcji tuningowej i za chwilę się wybierzemy do tunera, właśnie nie wiem, czy torowego, czy wyczynowego, i zobaczymy, jakie mamy tutaj opcje do tuningu, bo strasznie jestem ciekawy, co to z tego wyniknie. Nie wyobrażam sobie w ogóle, ale wiecie co, jestem bardziej ciekawy tunera torowego, nie? Jak ten motocykl będzie wyglądał później. Będziemy jakiś spoiler albo, nie wiem, jakieś poszerzenie? Motocykl poszerzenie? Nie wiem, co to będzie. Nie sprawdzałem, bo te ulepszenia tutaj są strasznie drogie, a kasa jest ograniczona i chciałem wam po prostu pokazać chociaż motocykl, jak się uda stuningować. Wybierz zestaw torowy. OK, poziom 40, innego nie mogę wybrać, więc wybieramy. Moment, ile to kosztowało? A, 31, to nie jest wcale drogo, nawet nieźle. Pff, jak się dziwnie tam zatopiło, OK. Zmienił się kierowca. I co poza tym? O, troszeczkę zmian jest. Przede wszystkim tył. Można kierowcę sobie zmienić, zobaczmy. Kask, kombinezon. No, nawet nieźle w sumie, nie? Ja wiem, kask to... Ojej, ale to wszystko drogie jest. Kombinezon. Fajnie nawet. Dobra, a zobaczmy optykę. Kolor jedynie można zmienić. Teoretycznie, bo wszystkie są zablokowane jak na razie.
ale wydaje mi się, że coś się jednak w tym motocyklu zmieniło, a szczególnie z tyłu. Możemy sobie zaraz to zweryfikować po prostu, jak wyjdę do jazdy dowolnej. No i to sprawdzimy. Waga 303 kg, 294 konie mechaniczne, ale ile prędkości maksymalnej to napisane tu nie ma. Możemy natomiast zainstalować sobie części tuningowe, ale po co, skoro możemy je wygrać. Opuszczamy warsztat i teraz chyba będzie jeździł szybciej, nie wiem. W każdym razie pierwsze co sprawdzimy to, czy wersja torowa różni się od wersji seryjnej po prostu. Dobra, wersja torowa chyba wygląda troszeczkę inaczej. Moment, kurde, muszę się tutaj... Nie? Tak wygląda wersja torowa. Wydaje mi się, że coś z tyłem jest nie tak. Znaczy nie tak, jest po prostu inny, tak mi się wydaje. Ale sprawdźmy to. Aha. Tak, jest usunięty ten błotniczek z tyłu. Prawdopodobnie są usunięte też lusterka. A i tyle. Jaki w ogóle wyziew, Boże. Dobra. I myk. Tak, i tutaj mamy inny wyziew, jakiś bardziej chyba sportowy, nie wiem, nie znam się na motocyklach za bardzo. No i pousuwane są te wielkie lusterka i błotnik z tyłu. Bardzo, bardzo fajnie wygląda, teraz dużo, no, bardziej sportowo, mimo że te zmiany są tak naprawdę kosmetyczne. Ale czy jeździ szybciej? Wtedy ten motocykl śmigał... O rany. Śmigał gdzieś tak około 270-280 km na godzinę max. Zobaczymy co będzie teraz. Tu są... o kurde. W ogóle ta mapka troszeczkę się zmieniła. Oh shit. Jest trochę do roboty. Zmieniła się w wersji Wild Run, czy w tym dodatku. Test prędkości to co ludzki lubią najbardziej. A może pojedziemy sobie w ten... Chociaż nie, tutaj są zakręty. Myślę, że Kawasaki Ninja sobie z tym poradzi. Okej. Zawracamy. Troszeczkę dziwnie się kamera trzęsła, ale okej. Teraz mam skrzynię automatyczną. No manualnej też bardzo fajnie się te biegi zmienia w tym motocyklu, ale ja się wolę jednak skupić na dokładniejszej jeździe, co? 290, o rany, kurde, jest rzeczywiście szybszy. Ja pierdzielę, ej, zajebiście jest teraz, nie? Super się jeździ tym motocyklem, naprawdę. Fajna sprawa, zupełnie jakbym jechał w Test Drive Unlimited 2. Kurde, zajebiście to zrobili, właśnie tego oczekiwałem od jazdy motocyklem. Wow. Pytanie, znaczy odpowiedź na pytanie, czy można podczas szybkiej jazdy na motocyklu stanąć na tylne koło? Odpowiedź brzmi nie, tylko przy ruszaniu. I zobaczymy co wygrałem. Ojej, wpływ plus 17, premia do przyspieszenia, okej. Także można motocykl naprawdę nieźle ulepszyć. I spróbujmy sobie go ulepszyć właśnie do 1000 punktów. Może teraz test slalomu. Spróbujmy w takim razie, ale aha, muszę mieć poziom 44 chyba, żeby taką część zamontować sobie chyba, nie wiem. Tutaj jaki to był test prędkości, na który poziom? 41. Aha, ja po prostu nie wygrywam tych części z maksymalnego poziomu, nie wiem. Test slalomu mamy także tutaj, poziom 30. Aha, dobra. Poziom 40. Tu nic chyba nie wygram. No ciekawe jak na slalomie by się sprawdził. Za niski poziom części dla wersji. Ha. Czyli musiałbym tu nawbijać trochę poziomów, żeby coś odblokować. Ale powiedzmy sobie może... O, test precyzji. Jak myślicie, jak tutaj się spisze motocykl? I pojedziemy sobie może... W tę stronę, o. Jestem prawidłowo ustawiony. No i grzejemy. Kurde, świetnie to wygląda, naprawdę. Jaka prędkość, ej, zajebioza, nie? Dobra, i precyzja. Zobacz, o, shit. O, ho, ho. Troszeczkę jak hamuje, to tak zrzuca na jedną stronę dziwnie. Ale okej, damy radę. Woo! Ale rzuca, ojejku.
przy hamowaniu naprawdę jest dziwnie. Trzeba uważać z tym hamowaniem. Tu jest też hamulec ręczny. Znaczy nożny. No aj! Tylko taki inny hamulec. No tej części nie mogę tu wsadzić niestety. Dostanę pewnie baksy za to. Nie mogę wyposażyć. Cholera. Mam za niski poziom. Musiałbym sobie trochę wbić. Aha. Można się ogólnie wypieprzyć na motocyklu. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Umiejętności, filtry, stan, tryb gry. Jesus. Nie możemy tutaj sobie wybrać jakby poziomu. Za niski poziom. O, tutaj można sobie coś polecieć. To jest zbierania. Zbierania, no tak, to raczej sobie motocykl nie poradzi. Do tysiaka go chyba nie podniosę, bo mam za niski poziom. Także trochę lipa, nie powiem. Tutaj już coś jechałem. No. A zobaczmy tutaj. To jest jakiś test prędkości i może uda się wygrać coś, co mi podniesie trochę staty w tym motocyklu. Myk. No i gazujemy. Woo! Dobra, tu trochę kręją to. Ciekawe, co się stanie, jeśli... Wow! Jeśli nacisnę hamulec ręczny, nazwijmy to. Okej, zaraz sprawdzimy. Bo tutaj chyba jest hamulec przedni i hamulec tylny oddzielnie. Na razie idzie jakoś, to jest test prędkości oczywiście. Bardzo, bardzo fajnie się jeździ, no motocykl, naprawdę. Coś wspaniałego. Pisaliście mi w komentarzach, że do The Crew jazda motocyklem nie będzie pasować. O proszę, i wygrałem z 41 poziomu coś. Świetnie. I jest jakieś tam ulepszenie, chociaż zbliżam się powoli do maksymalnego ulepszenia dla mojego poziomu, dla tego motocykla. A zobaczymy, co się stanie, jak nacisnę tak zwany. A zapomniałem, że ja mam tu nitro, ej! Bez kitu. Nitro w motocyklu, o rany. Tutaj jakiś gracz sobie stał. Aha, czyli zachowuje się motocykl dokładnie tak samo, jakbym nacisnął ten hamulec, nazwijmy to nożny, czyli chyba przedni, więc nie ma znaczenia, który ja tu hamulec nacisnę, tak mi się wydaje. Aha, nie, jednak jest znaczenie, bo zobaczcie, naciskam ten tylny, to mi blokuje od razu koło. A naciskam ten normalny, to hamuje chyba obydwoma kołami naraz, tak myślę. Nie wiem, ciężko to zbadać teraz, ale można chyba dwóch hamulców naraz używać i wtedy motocykl będzie lepiej hamował. Nie wiem, nie jestem pewny, tak mi się teraz wydaje, więc zobaczymy to przy następnej próbie. Może uda się znaleźć jakąś, którą jeszcze mogę wykonać. Tutaj mamy test precyzji. Test precyzji nie za bardzo mi szedł, ale teraz umiemy hamować dwoma hamulcami naraz, więc zobaczymy, może uda się jakoś lepiej. O, fuck. Chociaż nie, to jest ubita nawierzchnia, powinno być spoko. Okej. I to jest właśnie wersja torowa motocykla, niestety. Modyfikacji dużo tutaj nie ma, jeśli chodzi o sam motocykl, o wygląd. Możemy zmienić sobie ewentualnie kolorek, który, jak widzimy, jest zablokowany w tej becie i nie wiadomo, czy będzie odblokowany no później już, no nie, jak gra, no prawdopodobnie będzie, bo te kolory tam były, być może one później będą dostępne albo będą odblokowywały się według jakiegoś tam poziomu czy doświadczenia, nie wiem. No dobra, udało się jakoś, część jakaś jest, złota. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno jakieś ulepszenie. 17 punktów wpływ. Nie wiem na co właściwie. Ale już na pewno motorek będzie jeździł szybciej. No dobra. Co tu jeszcze możemy sobie zrobić? Test zbierania. O nie, tego nie damy rady zrobić w motocyklu. Tutaj jeszcze może coś jest. O, test prędkości. To ludzki lubią najbardziej. Tylko w którą stronę tu najlepiej pojechać sobie?
A może. O, wiem, jak pojedziemy. Tylko nie wiem, czy będzie tak można. Ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Dobra, tu mamy test prędkości i od razu skręcę w prawo. Zobaczymy, czy tak się da. No, da się, więc skit. Nitro! Ale jazda. Kurde, niezłe to nitro jest. Ale kurczę, zajebiste jest to, że tak się pochylasz tym motocyklem. Tego mi właśnie brakowało w Dekru, no. 314 km na godzinę i będzie słodko. Fantastycznie. Bardzo fajną strategię sobie tutaj obrałem, żeby właśnie skręcić w prawo. A po mieście jedzie się cholera schizowato. Trzeba omijać te wszystkie trafole. Ale rzeczywiście, na dwóch hamulcach wydaje mi się, że troszeczkę lepiej się hamuje. Dziwne, ale tak chyba jest. 754 punkty już mam. Jestem ciekawy, ile teraz Kawasaki wyciągnie. Tu mamy taką dosyć prostą drogę. Właściwie to mogę się tutaj wbić bez problemu. Wystarczy zawrócić. Myk. I wbijamy na tą autostradę. Ciężko się hamuje. Trzeba się przyzwyczaić na pewno do tego. Wow. Ach, kurde, mało brakowało, bym się rozwalił. No dobra, i zobaczymy, ile teraz wyciągnie. Po takim, można powiedzieć, lekkim tuningu. Ojej. No, teraz to można jechać po autostradzie. Wszystkie trafole omijamy. Hell yeah! O kurde. Ale przy hamowaniu jest tragedia. Naprawdę tym motocyklem nie da się hamować. W sensie rzuca na którąś tam stronę. Ej, za niski chyba bieg mam. Strasznie niskie obroty, tak myślę. Może ten automat nie do końca dobrze działa. Mało brakowało. Oczywiście motocyklem można się też rozbić, więc trzeba na to uważać. Prawdopodobnie dużo czasu się traci wtedy. Świetnie wygląda licznik i obrotomierz. Dobra, 330. Nie wiem, wypaczcie na prędkościom. Ja nie wiem, ile pojadę. Bo zobaczę, jak będę obrabiał filmik. 350 widzę. 350. O, shit. Okej. Można o fajne wallrider robić motocyklem, już wiemy. O kurde, mamy kawałek z górki. O, man, skrzyżowanie. Rondo szczecińskie. Cholera. Ale świetne to jest. No dobra, znajdźmy sobie jakąś prostszą drogę. Chociaż właściwie dużo frajdy dostarczy taka jazda. Tutaj wbijem się, ojej, na jakąś cholerną autostradę. Na tym odcinku myślę, że spokojnie uda się V-Maxa osiągnąć. Więc pojedziemy sobie o w tę stronę. Tu ustawię znacznik. No i grzejemy. Drugi zjazd z autostrady. Teren. Właściwie z ronda, bo to jest jakieś takie duże rondo. No, powietrzne. Nie wiem, ale mam naprawdę wrażenie, jakbym latał po prostu nad tym asfaltem, a nie jechał na motocyklu. To jest świetne uczucie, naprawdę. Zresztą możecie zauważyć, jak po prostu oglądacie ten gameplay. Jest niesamowite. Dobra, mamy jakiś tuneo. Nie chcę zmieniać tej kamery na inną, naprawdę. Ja wam jeszcze pokażę za chwilę, jak ten kierowca się tutaj pochyla, bo można oczywiście się tym kierowcom pochylać, można się schować, a zresztą pokażę wam teraz. Można się tak schować, także pokażę wam. Tak można się schować, można się wychylić. I w sumie, jak jesteśmy na tym widoku z klatki piersiowej, nazwijmy to, to nie widać, kiedy ja się pochylam. O, teraz się pochylam, nic się nie dzieje. Teraz się odchylam do tyłu i też się nic nie dzieje. Więc tak to wygląda, niestety, troszeczkę słabo. Tu trzeba uważać, jest dosyć kręto, ale myślę, że. Znaczy, tutaj będzie zaraz prosto, więc nie ma co się wstydzić. Grzejemy po prostu do końca manetka. Wow! Ale świetnie to wygląda, no muszę przyznać, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Okej, dobra, nie zachwalam. Po prostu spróbujmy tu osiągnąć V-Maxa. Szóstka, manetka do końca i. 250, 350 już mieliśmy na liczniku. O, man. To jest jakiś nawrót. Damn it. Jest i policja.
Nie dogoni nas tą korwetką, tą pierdziawką swoją. Kawasaki naprawdę świetnie przyspiesza. To tak powinno być zresztą, no. Motocykle powinny tak tu grzać, że to jest w ogóle urwanie dupy. Ale nie udało się na tej prostej osiągnąć prędkości maksymalnej. Bo już mieliśmy ponad 350 km na godzinę. Woo! Ale i tak pokonywanie zakrętów jest chyba fajniejsze w motocyklu niż osiąganie prędkości maksymalnej. Ale sam jestem ciekawy, ile poleci, więc mamy 330-40. I dopiero... O, to było właśnie zderzenie, tak by the way. Czy tutaj... A, tu możemy grzać ostro. Tutaj pewnie osiągniemy V-Maxa. Ej, no, ja się strasznie cieszę z tej jazdy. No, to jest taka frajda, że szok. Ja naprawdę w Test Drive Unlimited 2 potrafiłem na motocyklu spędzić całe godziny jeżdżąc bez celu. I ta jazda była, wyglądała bardzo podobnie jak tutaj. Z tym, że może było trochę bardziej realnie. Nie pod względem fizyki jazdy, ale pod względem tych małych szczegółów, o których wam wspominałem. Typu widok z kasku, prawda? Dobra, mamy 40. Jeszcze sporo obrotów nam zostało. Widzę, że pojawiło się też kilku graczy w mojej sesji. Bardzo miła sprawa. Nie wiem, jak to będzie działało dokładnie w stosunku do podstawki. Z podstawką ja osobiście mam problemy, ale tutaj jeszcze nie próbowałem tych różnych trybów PvP. Ale to pokażę wam w późniejszych odcinkach. Teraz skupmy się na motocyklu. No i co? Nie chcę osiągać jej prędkości. Ej, ja mam przecież nitro! Woo! 58. 358 jechaliśmy z nitrem, a bez nitra zwalniamy do 350 km na godzinę. Tak leciałem. Nawet 340, więc 350 km na godzinę to chyba taka prędkość maksymalna dla mojego Kawasaki. To jest naprawdę bardzo dużo, chociaż jak na pojazd torowy nie do końca. Pojazdy torowe przecież wiemy dobrze, że jeżdżą dużo szybciej, jeżdżą ponad 400 km na godzinę, ale musimy wziąć pod uwagę fakt, że mamy tutaj tylko 754 punkty. Więc naprawdę to nie jest aż tak dużo. A możemy sobie teraz sprawdzić w sumie tuning wyczynowy, bo tego jeszcze nie patrzyłem. I podejrzewam, że no niestety tutaj modyfikacji dużo w stosunku do wyglądu nie będzie. Jest tutaj też KG. Niestety salony są zablokowane i nie można kupić sobie innych pojazdów poza właśnie tym motocyklem, gdzie dealer motocyklowy jest w St. Louis. I to jest chyba jedyny dealer. O, tutaj mamy jakiegoś sprzedawcę w Las Vegas, też trzeba sobie ogarnąć. Chyba więcej nie mamy tych sprzedawców. No ale dobra, chodźmy w takim razie teraz do tunera wyczynowego i zobaczymy, co da się zrobić jeszcze z tym motocyklem. Jak będzie wyglądał wyczynowy Kawasaki Ninja. Wybierz zestaw, poziom 20, 40, myk. Nie kosztuje aż tak drogo, więc okej. I zobaczymy, jakie są zmiany. Zmienił się tylko... Tłumiki się zmieniły. Zobaczcie, że teraz są inne w stosunku do wersji stokowej. Natomiast mamy tutaj błotniki i lusterka w stosunku do wersji torowej. Optyka kierowca. Możemy znowu zmieniać kierowcę. W sensie ubiór jego, tak? I prawdopodobnie można sobie... Nie, troszeczkę jest inny niż ubiór kierowcy Kawasaki torowego. No i oczywiście mechanika, 250 koni mechanicznych, a wcześniej mieliśmy 300 chyba 3 konie mechaniczne, waga 301 kg, a nie pamiętam, jak było tam. Oho, no dobra, zobaczmy. Wyjdziemy sobie z tunera, już więcej nic tu niestety nie możemy zrobić z tym motocyklem, ale to nic. Okej, jest chyba inny licznik, inny zegar, na pewno. No i raczej... O kurde, ale tutaj fajnie grafika wygląda. No i raczej... Ojej!
raczej motocykl jest wolniejszy teraz. Ciężko to odczuć, bo on i tak przyspiesza zajebiście. Jest chyba najlepiej przyspieszający pojazd w tej grze jak na razie. No oprócz dragsterów, których wam też pokażę. No dobra, zobaczmy ile teraz poleci. Na takim tuningu 684 punkty. Nie powinien pojechać dużo. Nie pamiętam ile jechaliśmy stokowym torowym. Znaczy stokowym torowym. Torowym po prostu świeżo stuningowanym na poziom 40. Tutaj mamy gdzieś około 300 km na godzinę. Torowy leciał gdzieś no ponad 300. Pamiętam, że rozpędziłem się na byle jakiej prostej i już ponad 300 miałem. A tutaj pewnie też można jeszcze troszeczkę ulepszyć ten motocykl i coś tam się w nim poprawi. Ale cieszę się, że najpierw pokazałem wam wersję torową, no bo ona jest szybsza po prostu i mogliśmy sobie sprawdzić, jak Kawasaki będzie się spisywało po takim lekkim tuningu, jaki sobie właśnie zrobiłem. Może nie tuningu, tylko ulepszeniu poprzez właśnie ulepszenia umiejętności. No i sobie jeździł tak. Widzieliśmy 350 km na godzinę. No i oczywiście tutaj też mamy wersji wyczynowej Nitro. 325 km na godzinę z Nitrem. Tam mieliśmy prędkość wersji torowej dużo większą. No i ta prędkość bez Nitra zdecydowanie spada, ale bym się rozbił, jej mało brakowało. To jest właśnie świetne w tej jeździe motocyklem. Nie ma chyba zresztą takiej... O, minus 20. Nie, to raczej się nie przyda. Nie ma chyba jeszcze takiej gry, w której moglibyśmy się tak swobodnie poruszać po świecie, oprócz oczywiście TDU. Motocyklem, no nie? To jest po prostu fantastyczna sprawa, jej. Każdy o tym marzy. Każdy chce po prostu pruć motocyklem 300 km na godzinę między trafikami i nie zabić się przy tym. Można to zrobić właśnie w tej grze. Świetnie to wygląda. Okej, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o Kawasaki Ninja. Ja was zapraszam na kolejne filmy z Wild Run z The Crew. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się, na razie, pa pa.